Kochani, ja z bardzo trudnym tematem. Ten filmik nakręcam już któryś raz, gdyż za każdym razem nie przekazuję tego, co powinienem przekazać. A przekaz jest cholernie ważny. Przypomniała mi się historia, jak wiele lat temu zwiedzałem kopalnię, starą, opuszczoną kopalnię, i ten przewodnik, który oprowadzał mnie po tej kopalni, informował, że te stemple były robione z drewna, a nie ze stali, dlatego gdyż stal pod wpływem ciężaru, pod wpływem pracy tego górotworu, jak zostanie przekroczona wytrzymałość stali, to się po prostu załamuje i koniec, i zasypuje wszystkich. Natomiast drewniane podpory, zanim się załamią, zanim się połamią, to trzeszczą, to skrzypią, to wydają potworne dźwięki, to jęczą, i ci górnicy wiedzą, że coś się dzieje i mogą uciec, mogą opuścić ten niebezpieczny teren. I przez wiele lat, czy jakiś czas sobie przypominałem tę historię i powiem wam, że podobnie jest między kobietami i mężczyznami. Kobiety są twarde jak ze stali, ale żadna kobieta nie powie, kiedy dochodzi do granic wytrzymałości. Ona o tym nie powie facetowi, nie ostrzeże. Facet będzie na różny sposób pokazywał, że jest u skraju wytrzymałości, a kobieta nie. I to, co chcę wam przekazać, jedyna szansa to jest taka, że będziecie dbali o to, żeby wasze kobiety były szczęśliwe. Bo jak kobieta nie jest szczęśliwa, to twoje życie się zawali. I informuję cię, nie licz na to, że jakakolwiek kobieta cię ostrzeże, drogi mężczyzno, nie licz na to, że jakakolwiek kobieta cię ostrzeże, że jest źle. I ja nie wiem, czy tego filmiku nie powinienem nagrać jeszcze czwarty raz, ale może lepiej, jeżeli po prostu powtórzę. Kobieta nigdy nie ostrzega, że jest nieszczęśliwa. Wprost przeciwnie. Kobieta tego nie pokaże po sobie. I twoim zadaniem jest nie pytać kobiety, czy jest szczęśliwa. Twoim zadaniem jest ją po prostu uszczęśliwić, drogi facecie.